Witam serdecznie, z tej strony Jakobs. Zapraszam do kolejnego odcinka z gry Medieval Dynasty. I tak, mamy pierwszy dzień lata, ponieważ gdyż przez dwa dni, dwie noce chodziłem, zbierałem, sprzedawałem, budowałem i tak, dokończyłem nasz chlew, w którym jeszcze nie ma świń oczywiście. Dobudowałem dwa domy i postawiłem sobie pierwszy dom, kurde, z kamienia normalnie. Po prostu wypas. Oczywiście nie jest jeszcze otynkowany ani nic. Zbudowałem też szwalnię, pierwszy poziom. I zmodernizowałem magazyn na poziom drugi. I to wszystko na razie. Teraz mamy lato, także zbiorę sobie tylko to z tych małych pól, co tu mamy zebrać. Albo oni zbiorą, w sumie nie wiem. Ustawiłem niby, że mają zebrać. I zbierają, dobra. No i elegancko, to mi się podoba. A jak tam owoce? To chyba jeszcze nie będzie gotowe. No dobra, tutaj też widzę, że coś się dzieje. Nieobsiane jeszcze. Tamto już gotowe, dobra. To niech se tu działają, a my pójdziemy, zajmiemy się misjami. Bo mamy tutaj do zrobienia spotkać się z Alwinem i iść do Hornicy, także pójdziemy do Alwina najpierw, zobaczymy, co on tam wymyślił. I później przejdziemy się do Hornicy. Może jakieś coś się po drodze znajdzie, trafi. I może zakupimy jakieś świnki, jak... Nie wiem, 5000 mam, zdążyłem uzbierać, także nie za dużo. Ale zawsze coś, parę groszy jest. Dobra, to lecimy. Pomału. Możemy też osiołki sobie już postawić, ale kurde, no nie mam pieniędzy, muszę... Nie wiem, do kopalni... Byłem trochę w kopalni, pokopałem. Kamienia przede wszystkim i tych rud trochę wykopałem. Ale... Dzisiaj zrobimy misję, a w następnym odcinku, chyba że dzisiaj jeszcze coś się uda zrobić, bo chciałem postawić koło kopalni magazyn, dwa domy i przygotować sobie już na kopalnię, żeby było już gotowe mieszkania dla pracowników i tylko później postawić kopalnię. Bo tutaj, gdzie to jest technologia, do kopalni nam brakuje. Mamy 2300, a do kopalni potrzeba 5000, czyli jeszcze połowa. Połowa punktów, także trochę się zejdzie. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby to postawić. No i ten, z żoną się przespałem oczywiście, wieczorem tam poszłem, późną nocą już. Ona była chętna, także czekamy na potomka. Czekamy na potomka, nie wiem kiedy się urodzi, ale kiedyś na pewno. Kogo my tu mamy? Górnika i kogoś do warsztatu. Dobra, na razie nie. Muszę pomyśleć co i jak. Gdzie jest ten Alwin? A ty czego byś chciał? I welcome you, traveler. Jakiś nasion. No i chyba nie mam przy sobie chyba nasion.
Wszystkie zostawiłem w magazynie. Dobra, Alvin, czy ty tu gdzieś jesteś? Gdzie on zaś polas? Tu go nie ma. Kurde. Gdzie ta menda poszła? Może ćwiczy z łukiem? O jest, gamoń. Jak ci idzie twoja nauka? Założę się, że mogę cię teraz pokonać. W porządku, zakładamy się. Ile? Za 100 monet. Mamy 3 strzały. Ten, kto zdobędzie więcej punktów, wygrywa. Wchodzisz w to? Kurde, jak przegram? Zdobył 64 punkty. Teraz twoja kolej. Ale jak? Przecież ty nawet nie strzelałeś, to jak? Jak oddałeś? A skąd ja mam to strzelać? Mogę stąd? Dobra, zobaczmy. Nie pisze skąd. Żeby nie było, że mi nie zaliczy. A, stąd nie mogę. Kurde, to skąd ja mam strzelać? Czy to tylko z łuku? Brak bełtów. A gdzie ja mam bełty? Są bełty. To czemu są niewyposażone? Kurde. Już się wystraszyłem. No dobra, sprawdźmy. Pytanie. 21,5. Czterdzieści dwa i siedem. Kurde. Przegrałem? Czy wygrałem? Przegrałem. Kurde, no dobra. Przegrałem, no ja nie wierzę. Ten ostatni strzał zmaściłem. No nie, z takim celnością. To... Bardzo się chwieje ta broń. No i co? Dopóki ja go nie pokonam, to będzie? Czy nie muszę? Kurde, chyba muszę z nim wygrać. Ja wszystkie pieniądze stracę, co żem zarobił. Ja pierdykam. Chyba że im dalej, tym więcej punktów dostaje się. Czemu to tak lata? No.
15,2. To zależy od tego, od dystansu. 15 punktów dostałem za 15 metrów. W życiu nie trafię. Ja nie wierzę. Tragedia. Ten jeden był, to nie wiem, gdzie on poleciał. Tutaj. Pod tarczę. Dobra, ostatnie dwie próby, bo 500 już stracę, to już jest za dużo. Kurde. Było dobrze za pierwszym razem, to ostatni strzał spadkoliłem. No, teraz poszło dobrze. Już wygrałem. Dwoma strzałami. 97 punktów. No i tak to powinno wyglądać od razu, a nie. Kurde. O! Tak, i kto jest mistrzem? Nie bądź zarozumiały, masz dużo większe doświadczenie niż ja. Dobra, dawaj nagrodę. Jeszcze zobaczysz, będę więcej ćwiczył i w końcu zetrę ten uśmiech z twojej twarzy. Dobra. Poczekaj do następnej pory roku. No dobra, no to teraz biegniemy do tego, do Hornicy. Trochę to kawałek jest, ale może coś po drodze spotkamy, znajdziemy. A może zginiemy. Jestem brudny, no. O, już jest wóz pierwszy. Proszę bardzo. Mikstura temperatury. Dwie wiśnie. Tutaj też coś jest. Mikstura natychmiastowego odtrucia. Mikstura trzeźwości. No i gitara. Dobrą ja to drogą idę? Chyba dobrą. Może bandytów spotkamy jakichś? Hornica w lewo. O, strumyczek. Może się napijemy wody? Nie wziąłem nic do jedzenia. Mam nadzieję tylko, że nie spotkam niedźwiedzi po drodze tutaj. Co to jest? Łoś, łosie, dobra. Myślałem, że
O, tu jest żubr, kurde. Trzeba ominąć go. Kornica tam. Spokojnie, spokojnie, ja tylko przechodzę. Wilki tu są. Kurde. Dobrze, że załadowałem. Kolejne tam gdzieś są. Trzeba uważać. Naładuj tą kuszę od razu, bo... Kurde. Jeszcze jednego gdzieś tu słyszałem. Dobra. Tu są jeszcze dwa. Weźmiesz tego bełta, czy nie weźmiesz? Dobra. Dobra, idziemy. Idziemy dalej. Tylko teraz tak, w lewo. W lewo chyba. Nie chciałbym wpaść na te wilki. Dobra. O, kolejny wóz. Dobra, deseczki sobie weźmiemy i żelazna siekiera, proszę bardzo. Pięknie. Bardzo ładnie. Bardzo mnie się to podoba. Co to jest? A, kurde, ja myślałem, że to bandyci, a to ten stoi. To już my doszli? No tak. Dobra, to schowaj tą kuszę na razie. Musimy znaleźć jakąś dziołchę. Tylko gdzie? Kurde, ta wioska rozbudowana, proszę bardzo, już domki pooblepiane. Gdzie ona może być? Tu jakaś chce... O, wejdziesz tu? Co ty potrzebujesz? Jagody ona chce. No dobra. Ile ona chce tych jagód? 11. No to już. Jagody to gdzieś tu będą. Nawet tu są. Nie skała, tylko jagody masz zebrać. Dobra, już mamy. Szybkie zlecenie. A gdzie jest ta kogo my szukamy? Kestrel chyba. Dziękuję, proszę bardzo.
Nie wysiliłaś się z nagrodą. Kogo my tu mamy? Za dziewczynki jakieś są. Jedna tylko. I to lichutka. Tu były jagody nawet na placu. Dobra, spójrzmy na to. Idź do Hornicy i znajdź Kestrel. No właśnie. Która to jest Kestrel? Muszę po imionach patrzeć. Bo chyba się nie zaświeci mi tutaj jakimś znakiem. Tu są osiołki. Nie, to są konie. Ile źrebie? Kurde, gdzieś ty w las. Źrebie. 4900. To bogato. A dorosły? Z drugiej mańki. Muszę takiego ogierka 10 tysięcy. Ja nie wierzę. Kurde, no to... To mnie nie stać na to. Gdzie ona może być? Naprawdę jednej siksy szukał godzinę. Albo gdzieś schowała się w domu jakimś. Tu jest, kurde. Nie no, była przed chwilą. Tam. Tutaj. Co ona? Chyba się upiła. Urodziłeś się królem. Pokaż wszystkim koronę głów. Berło pięści wznieś jak księżyc nad morzem głów. Twój tron nosi ze sobą ciągle na spodzie stóp. Nie szata czyni króla, masz na sobie tylko spojrzeń rój. Kestrel, czy to ty? Jestem Racimir, siostrzeniec Lordana. Pozwolisz, że posłużę się przykładem. Jest pewien smok, który nie jest gadem. Podąża śladem serca, a nie za stadem. Jego skronie ozdabia tkany wolnością diadem. Kestrel, jesteś tam? Słyszysz mnie? Ziemia kręci się, czas zamienia fortece w zgliszcza. Prosta zasada, ptak zjada owada. Uczeń przerasta mistrza, nie ma w tym dobra i zła. Dobra i zła, więc lepiej niech każdy swe miejsce zna. To jest bez sensu, jesteś nachlana jak świnia. Wiem, przyniosę specjalną miksturę, która pomoże ci oczyścić umysł. Nikt nie zna godziny i tak później czy prędzej życie nie ty wybierze ci następcę, więc niech pamięta serce, a przypomina słowo o tych, którzy byli tu przed tobą. Nie martw się, Kestrel, wrócę. Dobra, i co teraz? Mikstura trzeźwości. Kurde, mamy to. Ale fart, nie będę musiał lecieć. Są nowiny z wykopaliska mej skamieliny. Wróciłem, wszystko będzie dobrze, tylko musisz to wypić. Co się dzieje? Kim ty... Te oczy, czy to już... Jestem martwa? Jesteś całkiem żywa, Kestrel. Nazywam się Racimir. Lordan był moim wujkiem. Oczywiście, twoje oczy teraz rozumiem. Wybacz, byłam dosyć odległa ostatnio. Proszę, nie przejmuj się tym bałaganem. Kilka borsuków wpadło tutaj przez okno. Bardzo miło cię widzieć. Ja i twój wuj pracowaliśmy razem. Głównie handel wymienny. Nie chcę być niegrzeczny, ale rozmawiałem już z Uniegostem. Spotkałem również Sambora i Volrada. Wiem o waszej misji. Dobrze to słyszeć. Nigdy nie byłam dobra w kłamaniu. To była domena pewnego znajomego, który był w tym całkiem niezły. Tak, twojego znajomego Lordana. O tym też wiem. Rozumiem. Czyli wiesz całkiem sporo, dzieciaku. Koniec ze ściemą w takim razie. Tworzyliśmy razem bandę, rodzinę wręcz. Nigdy nie mieliśmy nazwy ani niczego takiego. Ale mieliśmy całkiem niezłą renomę w krainach z dala od tej. Banda była dla nas wszystkim. Aż do dnia, w którym ci się rozpadła. Ale o tym też już pewnie wszystko wiesz. Akurat nie, nikt mi jeszcze o tym nie opowiedział.
Wychodzi na to, że chłopcy woleli opowiadać ci o dobrych czasach, ale wydaje się na tyle dorosły, żeby poradzić sobie z prawdziwością życia, czyż nie? Poradzę sobie. To było 12 lat po finalnym uformowaniu się bandy. Ponad dekada spędzono na przygodach, wygłupach i zacieśnianiu więzi. Wciąż czuliśmy się młodzi, ale myśl o zarzuceniu naszej misji stawała się coraz bardziej realna. Nawet wybraliśmy miejsce na naszą emeryturę. Tak, zgadłeś, Dolina była zawsze naszym ostatecznym miejscem do ustatkowania się. Lecz nikt z nas nie myślał, że kres jest tak blisko. Przebywaliśmy wtedy w mieście Navis, czekając na kolejną robotę. Spędziliśmy tak tygodnie. Każdy z nas zaczął już się trochę denerwować. Pojawiły się frustracje, bo Lordan planował wszystko w pojedynkę. Zawsze lubił trzymać tajemnice i już się do tego przyzwyczailiśmy. Ale tym razem było inaczej. Ciągle powtarzał nam, że spotyka się z sekretnym informatorem. Widziałem go kilka razy przez okno, wysoki jak dąb i chudy jak trzcina. Wychudzona twarz i odstające uszy sprawiały, że wyglądał jak szczur. Małe, pacierkowate oczy dodatkowo mu nie pomagały. Lordan mówił, że nie wtajemnicza nas w szczegóły planu ze względu na bezpieczeństwo szczurka. Zatem czekaliśmy. Kraliśmy w kości, piliśmy i czekaliśmy. Kiedy Lordan w końcu ujawnił swój plan, brzmiał on jak żart. Tygodnie planowania, aby wykonać robotę, którą mogliśmy zrobić z zamkniętymi oczami. Jak zgaduję, wcale tak łatwo nie było. Podobno w miejskim skarbcu było mnóstwo dóbr zrabowanych chłopom przez skorumpowaną milicję. Plan był prosty: dostać się do ośrodka, ukraść towary z powrotem i oddać je prawowitym właścicielom. Bułka z masłem. Lordan i Volrad mieli stworzyć dywersję, żeby u niego z Samborem mogli wejść do skarbca. A ja jak zwykle czekałam z końmi w gotowości do ucieczki. Wszystko szło zgodnie z planem, żadnych niespodzianek. Sambor i u niego składowali dobra na konie, gdy ujrzałam Volrada idącego samotnie w naszą stronę. Powiedział, że Lordan nakazał im się rozdzielić i zaraz powinien przyjść. Nie spodobało mi się to, nie było powodu dla takiej decyzji, zatem postanowiłam pójść i sprawdzić, czy wszystko z nim w porządku. Zapach jego wytwornego pachnidła mogłam wyczuć z kilometra, więc nie było trudno go odnaleźć. Szybko podążyłam za jego wonią aż do komnaty miejskiego skryby i wtedy go zobaczyłam. Co zobaczyłaś, Kestrel? Gdyby nie te odstające uszy, to pewnie bym go nie poznała. Jego twarz była rozgnieciona tak mocno, że było przez nią widać podłogę. Lordan stał obok, wycierając krew szczurka z rąk. Zabił go butelką miodu pitnego, z której chwilę później pociągnął łyk. Nigdy nie zapomnę, jak niefrasobliwie wyglądał w tamtym momencie. Jakby to była najzwyklejsza rzecz na świecie. Ukrył małą księgę lub dziennik za pas i wtedy mnie spostrzegł. Ojej. Przez sekundę widziałem jego prawdziwą twarz, jego odruchową reakcję na mój widok. To nie był strach ani wstyd, lecz poirytowanie. Spojrzał na mnie spod łba, wkurzony ingerencją w jego plan, niesubordynacją. Nad tym krótkim momentem szczerość nawet on nie był w stanie zapanować. Aż nagle w chwilę jego twarz zmieniła się kompletnie. Wyglądał na zszokowanego, przerażonego, nagle stał się zadyszany. Może nawet łza zabłysła mu w oku. Złapał mnie za rękę i nakazał uciekać. Mówił, że nie jesteśmy bezpieczni, że wszystko wyjaśni. Zatem uciekliśmy do naszych braci. Weszliśmy na konie i uciekliśmy. Opowiedziałem wreszcie o tym, co zobaczyłem. Lordan złamał najświętszą z naszych reguł, swoją własną regułę. Starał się znaleźć wytłumaczenie, jednak jedyne, co usłyszeliśmy, to coraz więcej kłamstw. Zaufanie zostało stracone. Rozmawialiśmy i kłóciliśmy się całą noc. O świcie Volrad był pierwszym, który odszedł. Zawsze traktowaliśmy... go trochę jak młodszego braciszka, który wprosił się na naszą wyprawę. Ale w tamtym momencie to on podjął najtrzeźwiejszą i najdojrzalszą decyzję. I to był jasny znak na to, że czas bandy dobiegł końca. Sambor odszedł niedługo po nim, następnie ja to zrobiłam.
u niego został z Lordanem, nie umiał bez niego żyć. Kochał go najmocniej z nas wszystkich. Kiedy odchodziłem, zobaczyłem tę prawdziwą twarz Lordana raz jeszcze. Nasze spojrzenia spotkały się ze sobą. Jego oczy nie były smutne, lecz pełne pogardy. Przykro mi, Racimirze, pewnie nie tego się spodziewałeś. Nieważne, czego się spodziewałem, ważna jest prawda. Prawda to kawał suki, nigdy nie jest ładna, nigdy oczywista, wszędzie pełno jej podróbek. Lecz nadal wskazuje na to, że Lorden był zabójcą. Twój wujek był niesamowitym człowiekiem. Tak, ciągle to słyszę. Prawdziwie genialnym, wyprzedzającym swe czasy, jego umysł potrafił przewidywać nieprzewidywalne. Czytał ludzi jak z książki, jednak cała ta wybitność miała swoją cenę. Perfekcjonista zaklęty w jego mózgu nie umiał ponieść porażki, pogodzić się z brakiem racji. Lordan bardzo łatwo tracił cierpliwość, cierpiał z powodu wiecznej samotności. Samotności miał ciebie, was wszystkich, bandę, rodzinę, wszyscy go uwielbiali. Jednak to właśnie my go ograniczaliśmy. Troska o nas, kochanie nas, to było dla niego jak brzemię. Więzi emocjonalne sprawiły, że był od nas zależny, że był słaby, pospolity, a dla niego zwyczajność była gorsza niż śmierć. To okropnie smutne. Uziemialiśmy go, hamowaliśmy jego ambicje, a dla niego to była jak choroba, trawiąca go od środka. Bycie anonimowym go dusiło, oglądanie uśmiechów na twarzach tych, których pomógł, nie wystarczało. Słuchanie podziękowań i pochwał nie wystarczało. Chciał być zauważony, chciał być wielbiony. Chciałby się go bali. Nie wierzę, że mówisz o moim wuju. Myślałem, że był bohaterem. Chciałem być taki jak on. Życie jest ciężkie, chłopcze. Nie możesz oceniać książki po okładce. Tak samo jak nie możesz oceniać człowieka po jednej rzeczy, którą zrobił. Nic nie jest czarno-białe. U niego powiedział mi dokładnie to samo. On prawdopodobnie znał Lordana lepiej niż ktokolwiek inny, znał jego najbardziej paskudną stronę, lecz nadal był jego bratem. Nie mógłby nigdy go skrzywdzić. No cóż, miał romans z jego kobietą. Zatem i o tym wiesz. Wygląda na to, że ty i u niego faktycznie się zbliżyliście. Tak, masz rację, miał romans. Ja miałam romans i jestem pewna, że Lordan doskonale o tym wiedział. Mówisz poważnie? Ten człowiek potrafił odgadnąć kolor majtek kobiety, słysząc zaledwie jej śmiech. Jestem pewna, że wiedział o mnie i u niej goście. Dlaczego w takim razie nic nie powiedział? Zastanawianie się nad tym torturowało mnie nie jednej nocy. Miałam kilka hipotez, jednak koniec końców najbardziej trafiła do mnie najprostsza z nich. Miał to gdzieś. Nie kochał mnie wystarczająco, żeby chcieć mnie tylko dla siebie. Jednocześnie chciał naszego szczęścia, więc nie interweniował. Pewnie bawiło go nasze pełzanie w kłamstwie, jakby patrzył na dzieci, próbując grać w grę dla dorosłych. Może mógł się zmienić, może gdyby dziecko nie... Przepraszam, nie chciałem. Gdyby dziecko nie urodziło się martwe, nie przepraszaj, to właśnie się stało. Być może cieszył się na myśl o nim, przynajmniej na zewnątrz. Nie chciał nawet słuchać, gdy mówiłem, że to może być dziewczynka, haha. Chciał chłopca. Miał wersję, małą wersję Lordana, dzięki której nie byłby sam, lecz nic by z tego nie wyszło, przynajmniej nie wtedy. Dlaczego? Bo chłopiec nie był jego. Czyli wiedziałaś, w takim razie był u niegosta. Matka zawsze wie takie rzeczy. Wiedziałam, że mały jest u niegosta od pierwszego razu, gdy poczułam jego bijące serce w sobie. Ale nigdy im o tym nie powiedziałaś. Nie, uznałam, że w tym przypadku prawda nie przyniesie niczego dobrego. Nie musisz się ze mną zgadzać. Zgadzam się, nie było dobrego rozwiązania. Chciałaś uszczęśliwić ich obu. I nie zgadzam się, to nie była twoja decyzja do podjęcia. U niego zasługiwał, żeby wiedzieć tak samo jak Lordan. Dobra, damy to. Nie oczekuję od ciebie zrozumienia i nie mam zamiaru wracać do momentu tej decyzji. Koszmary robią to za mnie. Wybacz, nie chciałem być moralizatorski. Nie mówmy już o tym dłużej. Jest pewna ważna sprawa, którą chciałam poruszyć. Pewnie weźmiesz mnie za wariatkę, ale muszę dopowiedzieć.
Nie wierzę, że Lordan zginął śmiercią naturalną. Co? Co ty wygadujesz? Myślę, że został zamordowany. Skąd taka myśl? Co wiesz o jego śmierci? W sumie to niewiele, tylko tyle, że umarł spokojnie we śnie, tak mi powiedział Uniegost. I po prostu założyłeś, że to z powodu choroby albo wieku, prawda? Nie, ja, znaczy... Tak, właściwie to tak było. I właśnie to mi nie pasuje. Znałam Lordana, zawsze był w znakomitej formie. Spotkaliśmy się nawet kilka dni przed jego śmiercią. Chciał odnowić znajomość, był szczęśliwy. Było dla mnie oczywiste, że planuje coś dużego. I nie chodziło mu o śmierć we śnie. Nie miał żadnych problemów ze zdrowiem, jednak wrogów tych zdecydowanie miał nadmiar. W zasadzie to brzmi całkiem przekonująco. Udało mi się ustalić miejsce pobytu medyka, który badał ciało Lordana i który zdecydował się spalić to ciało tego samego dnia, co już wydaje się dziwaczne. Rozmawiałaś z nim? Nie. Chciałam, ale moje demony mnie dogoniły. Czy dzieliłaś się tymi podejrzeniami z kimś z bandy? Nie, może to zabrzmi bezdusznie, ale oni również są podejrzanymi. Podejrzanymi? Przecież podobno byliście jako rodzina. Nie wierzę, że faktycznie ktoś z nich to zrobił. Z pewnością mam ogromną nadzieję, że tak nie było. Ale na ten moment nie możemy niczego wykluczyć. Zatem nie możesz im o tym wspominać. Na pewno nie, zanim dowiemy się czegoś więcej. Masz, zaznaczyłam ci na mapie obszar z obozem medyka. Nie znam konkretnego miejsca, będziesz musiał odszukać je sam. Porozmawiaj z nim i wróć do mnie, oczywiście o ile chcesz się w to zaangażować. Oczywiście, że chcę, wrócę z odpowiedziami. No dobra. Kurde. Niezła historia. Porozmawiaj z Dieter. Liczba lat do przedawnienia serii zadań. 17 lat. Dobra, a tutaj? 15 lat. O, to ma ograniczenia, dobra. Ale to chyba nie będziemy 17 lat robić. Dobra, gdzie ona to zaznaczyła? Tutaj gdzieś. Czyli idę nie w tą mańkę. Gdzieś tam. Ale chyba się prześpimy, bo jest ciemno jak... A może nie? Siema, ty tak tu cały czas stoisz? Może byś se usiadł? Nogi ci nie zabolą? Gdzieś tam. Tylko pytanie, czy tu nie będzie jakiś... niespodzianek. Chciałbym przeżyć to. Dobra, zaznaczmy sobie. O kurde. Już coś warczy. Przepraszam, ja nie chciałem. Ej no, wyciągnij tą kuszę lepiej, bo... Nie chcę tu zginąć zaraz. Noż kurde mać. Tu są wilki. Czemu tu są wilki? Czemu tu są wilki? Ja się pytam. Znowu żubra jakiegoś odkryłem. Kurde, żebym się nie napatoczył na niego. Tam jest. Tu kolejny żubr. Gdzie ja znajdę tego medyka? Gdzieś tutaj. Ponoć. A, znalazłem, ale łosia, a nie medyka.
w tą mańkę. Gdzieś tam, no kurde, gdzie ja łażę? O kurde, żubr. Spokojnie. Spokojnie, ja już sobie idę. Co? Niby gdzieś na tym obszarze. Co, on taki mały jest, że go nie widzę? Nie widać? Kurde. Pełno tu dzikich zwierząt. Ja mam szukać medyka jakiegoś, gdzie on się ukrył. W lesie? Ach, masakra, no nie znajdę go chyba. O, ale tutaj, o, coś znalazłem. Skrzynia. 165 monet. I dwie rudycyny. I drewniana łopata. No dobra. Ale nie widzę medyka. A ja tu przyszłem po medyka. Ten obszar jest dużo większy niż mi się wydawało. Dobra, pójdziemy tam prosto. O jest, kurde. Ażeś się schował. To jesteś ty? No ty. Kto idzie? Witaj, szukam medyka. Czy to ty? Co? A na co ci motyka? Powiedziałem medyka. Co? Medyka. Co? Medyka. O, to ja. A ty to kto? Nazywam się Racimir. Jestem... Nie kłopocz się, i tak nie zapamiętam. Czego chcesz? Chciałem się zapytać o... Czekaj. Czy ty nie jesteś moim wnukiem? Nie. Uff, to dobrze. Już się bałem. Dobrze, że w takim razie, że nigdy nie miałem dzieci. Jeśli nie miałeś, to jak mógłbym? Nieważne. Chodzi o Lordana. Pamiętasz Lordana? Oczywiście, że pamiętam. To ten kasztelan, co umarł. Wielka szkoda. Był jednym z tych dobrych. Podobnież widziałeś jego ciało. Kto ci tak powiedział? Nic nie widziałem. Odejdź stąd. Proszę, to bardzo ważne. Muszę się dowiedzieć, jak zginął. To było lata temu. Nic już nie pamiętam. Jestem stary. Uwierzysz? W ogóle to nie powinieneś zadawać takich pytań. Ale ja muszę poznać prawdę, a ty jesteś jedynym, który może mi w tym pomóc. Dlaczego? Bo nie mam żadnych innych tropów poza tobą. Dlaczego musisz to wiedzieć? Jestem jego siostrzeńczym. Przybyłem do tej doliny po tym, jak straciłem rodzinę na wojnie. Szukałem go. To był mój jedyny żyjący krewny. Słuchaj, młody, lepiej jak zapomnisz o tej sprawie. Serio. Czyli jednak nie masz problemu ze słuchem. To było z powodów bezpieczeństwa i z tych samych powodów niczego ci nie powiem, o Lordanie. Proszę, musisz mi pomóc. Nie żartuję, chłopcze. Czy ty myślisz, że podoba mi się życie w głuszy? Ja zwyczajnie nie chcę skończyć tak jak Lordan. Czyli on faktycznie został zamordowany. Już powiedziałem zbyt wiele. Odejdź. Nie, proszę, błagam cię. Zrobię wszystko, żeby dowiedzieć się, kto to zrobił. Naprawdę nie mogę. Chcę odejść na własnych zasadach, nie poprzez zatrucie metalem. A co jeśli pomógłbym ci opuścić dolinę, zapewnię ci bezpieczeństwo? Nie wiem, dolina to mój dom i żyjesz w lesie, bojąc się o własne życie. Nie tak powinny wyglądać twoje ostatnie dni, nie sądzisz? A niech cię, ty rozsądny młodzieńcu. No dobrze, jeśli zdobędziesz dla mnie konia i odpowiednie zapasy, to powiem ci, co wiem. Świetnie, już się za to biorę. Będę też potrzebował kogoś, kto ochroni mnie po drodze. Nawet jeśli tamci mnie nie znajdą, nadal mogę spotkać bandytów i dzikie bestie na trasie. W porządku, znajdę kogoś, kto wesprze cię w podróży. I żonę też chcę. Zapomnij. Warto było spróbować.
Wrócę niebawem. Kurde, ale se wymyślił. Normalnie masakra. Co on tam wymyślił? Tyle rzeczy. Dobra, musimy wrócić do Kestrel. Co ty tu masz? Długi łuk. Dobra, myślę, że tutaj zakończymy ten odcinek, bo już jest tak troszkę tu przydługawy, także dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się i do następnego. Cześć.